zdjęcia. Zdjęcia stosunkowo niedawno, bo w czerwcu. Na festiwalu, w którym każdy z nas był mocno zaangażowany. I tą sferę tutaj taką odnośnie zdjęć, to mam podstawię. Na koniec sobie jeszcze podsumujemy to, co było w tym roku. Proszę o ciszę. Halo, to las. Daj powiedzieć, bo będziemy gadać przez półtorej godziny. Podsumujemy sobie to, podsumujemy sobie to, co było w tym roku, ale mamy dobre informacje odnośnie przyszłego roku też, także będę będzie pozytywna, no ale póki co oczywiście na wspominanie, także cieszę się tymi obrazami, bo niedługo będą znowu. Podsumowują festiwal Interplanet, który odbył się w czerwcu tego roku. Są też podsumowaniem roku działalności grupy fotograficznej Samorządnego Centrum Młodzieżowego. Autorami tych zdjęć i osobami również zaangażowanymi w pracę centrum są przede wszystkim Anka Zajkowska, również Magda Zajedzińska. Są tutaj też zdjęcia zrobione przeze mnie, Aleksandra Ciesielska. Autorem jednego ze zdjęć jest Pejka Kuliś z miasta partnerskiego Emsdetem. I również Jens Unkenholz z również MZN, fotograf, który robi zdjęcia też na festiwalu Detro, na który co roku członkowie centrum jeżdżą i pomagają w przygotowaniach. No i właśnie zdjęcia są podzielone tematycznie. Możemy zobaczyć tutaj, jak publiczność bawiła się pod sceną. Są zdjęcia zespołu. Trochę zdjęć z naszych przygotowań, tak zwana strefa chilloutu, czyli pozostała część festiwalu, gdzie ludzie po prostu siedzieli, rozmawiali, grali na gitarach i spędzali dobrze czas. No i ostatnia rzecz, zdjęcia naszych chojnickich cosplayowców. Także zapraszamy do oglądania i jeszcze może Ola opowie coś więcej o kolejnej edycji festiwalu. Tak, ponieważ mamy już ustalony termin przyszłej edycji, drugiej. I bardzo nas to cieszy, że... bardzo przepraszam, że nie ma Michała, natomiast on dojeżdża z Gdańska. Na pewno do nas za chwilę tutaj dołączy. Natomiast potwierdzam to w naszym imieniu ogólnie, całej fundacji, zarządu, wolontariuszy, że termin jest już znany. Jest to 17 czerwca, czyli sobota. Tradycyjnie pozostajemy przy tym dniu. Spodziewamy się gości z zagranicy, także można się przygotować na znowu wypełniony autobus z naszymi przyjaciółmi z Holandii, z MZN, czyli miast partnerskich. Mamy dobre informacje odnośnie budżetowania, bo wychodzi na to, że jeżeli chodzi o finanse, będzie trochę łatwiej w tym roku. Myślę, że poprzednia edycja, jeszcze tegoroczna, pokazała, że udowodniła, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wtedy w krótkim czasie, bo wiadomo, że finansowanie bardzo późno tak naprawdę się nam deklarowało. W krótkim czasie zdążyliśmy ogarnąć tyle rzeczy, ile pewną osobą zajmuje naprawdę praca wielomiesięczna. Także nam się to udało. Myślę, że rozgłos był pozytywny i chcę, żebyście wiedzieli, że mamy aprobatę z różnych stron i mam nadzieję, że tych partnerów będzie nam przybywać. Także formuła się nie zmieni. Nadal będą reprezentanci z naszego lokalnego świata muzycznego. Kilka zespołów z Holandii i z MZN, ale to tak samo porówno, że tak powiemy. Będzie konkurs na kapelę, która będzie mogła zagrać na festiwalu i będzie gwiazda. Dodatkiem będzie to, że zrobimy też jakiś taki konkurs dla artystów, żeby czuli się docenieni i zmotywowani jeszcze bardziej do działania, także będą pewne gadżety do wygrania. A jakie atrakcje w miasteczku festiwalowym, to będziemy informować na bieżąco, bo pojawiają się pewne inicjatywy i wiem, że tutaj parę osób też z naszej ekipy miało pomysły, dlatego będzie to się wszystko zbierać i oceniać, czy będziemy to pod kątem organizacyjnym, czy jest to okej do osiągnięcia. Ale wszyscy mamy pozytywne nastroje, także chyba nie ma wielkich przeszkód przed nami i będzie wszystko okej.